Po 3 miesiącach przerwy w końcu wracają najbardziej wyczekiwane klubowe rozgrywki na świecie. Ponowne spotkanie Kloppa z Lewandowskim czy starcie Paris Saint-Germain z Manchesterem to tylko niektóre z wielkich hitów 1/8. Jesteście ciekawi, jakie szanse na awans do ćwierćfinału bukmacherzy dają na przykład Realowi, Juventusowi czy Borussii w starciu z Tottenhamem? O tym wszystkim przekonacie się w dzisiejszym odcinku, zatem zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Zaraz po rozlosowaniu par 1/8 na pewno wielu z Was nie uważała Realu za jakiegoś wielkiego faworyta tego dwumeczu. A jak zgrał naprawdę fajną piłkę, z kolei królewscy znajdowali się w poważnym dołku. Potrafili nawet dostać 3-0 od CSKA na Santiago Bernabeu. Teraz sytuacja wygląda już całkiem inaczej. Solari poukładał ten zespół, a do formy wrócili kluczowi zawodnicy. Real wygrywa mecz za meczem, a ostatnio nawet puknęli Atletico na ich własnym stadionie jako pierwsza drużyna w tym sezonie. Co do Ajaxu, naprawdę nie mam pojęcia, czego się po nich spodziewać, ponieważ dobre spotkania przeplatają bardzo słabymi. Sytuacja Realu pokazuje, jak wiele może zmienić się w przeciągu 2-3 miesięcy. Stawiam więc tutaj na ich spokojny awans po kursie 1,28. Tottenham Borussia to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrównanych par 1/8. Co ciekawe, oba zespoły trafiły na siebie już 3 raz w przeciągu 3 ostatnich sezonów. 2 lata temu Borussia ograła ich w 1/8 Ligi Europy, zaś rok temu Tottenham wyrzucił Niemców z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej. Za awansem Borussii mogą przemawiać problemy kadrowe Kogutów, ponieważ będą oni musieli radzić sobie bez swojego najlepszego snajpera Harry'ego Kane'a, a w pierwszym meczu nie wystąpi także Dele Alli. Mimo tego, że Borussia złapała ostatnio jakąś małą ligową zadyszkę i jest to dla mnie naprawdę wyrównany dwumecz, gdybym miał zaryzykować, postawiłbym tutaj awans BVB po kursie 1,67. Wygrali swoją grupę z Atletico i nadal są liderem Bundesligi. Myślę, że to sezon, w którym w końcu mogą powalczyć o coś więcej niż tylko 1/8. Olympique Lyon kontra Barcelona. Tutaj chyba wszyscy zgodzicie się ze mną, jeżeli powiem wam, że Barca nie powinna mieć większych problemów z awansem do ćwierćfinału. Kurs 1,08 mówi sam za siebie, a Lyon jest chyba pierwszą drużyną w historii Champions League, która wyszła z grupy wygrywając tylko jedno grupowe spotkanie. Pamiętam, że jako jedyni potrafili przeciwstawić się Manchesterowi City, ale nawet jeżeli siądzie im dobry mecz u siebie, myślę, że Barca powinna rozstrzygnąć sprawę awansu w drugim meczu na Camp Nou. Messi i spółka to w tym momencie jeden z największych faworytów do wygrania całych rozgrywek. Teraz kilka słów na temat największego hitu całej 1/8, czyli ponowne spotkanie Jurgena Kloppa z Lewandowskim oraz Matsem Hummelsem. Z najważniejszych informacji, w pierwszym meczu na Anfield zabraknie pauzującego za kartki Virgila van Dijka, z kolei cały dwumecz z trybun będzie musiał oglądać Thomas Müller. Oczywiście będzie to kara za jego wejście w stylu karate w meczu z Ajaxem. Wiem, że Bayern wraca powoli do formy, ale uważam, że na tą chwilę Liverpool ma nie tylko lepszą kadrę i lepszych piłkarzy, ale i także zdecydowanie lepszego trenera, który zresztą ma patent na Bayern. Jedno jest pewne, będzie to niesamowity spektakl, którego pewnie większość z nas nie może się już doczekać. Oczywiście życzę jak najlepiej lewemu, ale kierując się rozsądkiem, nieco większe szanse dawałbym tutaj Liverpoolowi. Największy faworyt bukmacherów do zwycięstwa w tegorocznej edycji Champions League kontra 14 drużyna Ligi Niemieckiej. Co tu dużo mówić, City powinno po prostu rozjechać Schalke bez większego problemu. Myślę, że gdyby nie najsłabsza grupa z Lokomotywem i Galatą, Schalke w ogóle nie awansowałoby do 1/8. O formie Manchesteru City może świadczyć na przykład ich ostatnie ligowe spotkanie, w którym rozgromili Chelsea aż 6-0. Awans podopiecznych Pepa Guardioli to moim zdaniem największy pewniaczek spośród wszystkich spotkań. Jeszcze 2 miesiące temu powiedzielibyśmy, że Paris Saint-Germain spokojnie ogra Manchester i awansuje do ćwierćfinału. Teraz moim zdaniem role się odwróciły. Zwolnienie Mourinho i zatrudnienie Solskiera było rozwiązaniem idealnym. Czerwone diabły kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, a Paryżanie mają poważne problemy kadrowe. Z powodu kontuzji będą musieli radzić sobie bez swojej największej gwiazdy Neymara, a do tego w pierwszym meczu prawdopodobnie nie zagra Edison Cavani. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie postawiłbym tutaj na awans United po wysokim kursie 2,45. Przedostatnie spotkanie na naszej liście to Atletico Madryt kontra Juventus Turyn. Wiem, że podopieczni Diego Simeone czują się w dwóch meczach jak ryba w wodzie i potrafią świetnie wykorzystywać atut własnego boiska, ale ich problemem jest to, że trafili na jednego z największych faworytów całych rozgrywek. Pikanterii temu starciu dodaje powrót Ronaldo do Madrytu, a przeciwko swoim byłym kolegom zagra Mario Mandzukic oraz Alvaro Morata. Mam nadzieję, że nie będziemy oglądać typowych piłkarskich szachów, tak jak to miało miejsce podczas ostatniego
do dwumeczu tych ekip. 4 lata temu w grupie górą było Atletico, a teraz moim faworytem jest Stara Dama po kursie 1,46. I na koniec najbardziej wyrównane starcie według Fortuny, w zasadzie to idealne 50 na 50. Ciekawostką może być, że Porto zdobyło w tym sezonie Champions League najwięcej punktów w grupie spośród wszystkich drużyn. Są liderem Ligi Portugalskiej, a w 21 meczach stracili zaledwie 12 bramek. Wiem, że Liga Portugalska jest słabsza od włoskiej, ale moim zdaniem obecna Roma to już nie ta sama drużyna, która eliminowała rok temu Barcę. Zajmują 6 miejsce w lidze, a ostatnio potrafili dostać nawet 7-1 od Fiorentiny. Reasumując, dwumecz bardzo trudny do wytypowania i na pewno dużo osób postawi na awans Rzymian. Ja jednak osobiście myślę, że to Porto zamelduje się w ćwierćfinale. A jak wy uważacie, kto awansuje do ćwierćfinału? Kto sprawi największą niespodziankę? A który zespół zaliczy największą wpadkę? Czekam na wasze typy w komentarzach pod filmem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.